Otwarte czy pozamykane? Chciałam kupić detol, chciałam wypucować chatę. W czasach zarazy można być bardzo aktywnym na 29 dziewięciu metrach kwadratowych. Nie obchodzi mnie już, co mi się śniło. Myślę tylko, że spałam za długo. Jest dziesiąta trzydzieści. Zespałam, choć nigdzie nie idę. Jestem dziś chaotyczna, jak nakręcona. Potrzebuję odpowiedzi, żeby wiedzieć, na czym stoję, na co się nastawiać. Najgorsze są domysły i zrujnowane plany. Kurwa, tyle myśli z rana. A wszystko za sprawą pytania. Otwarte czy pozamykane? Odkaziłam książkę z pyrytusem, Ja pierdolę, jak w dniu świra. Pocałuj Jezuska w stópkę. Myj ręce przez dwa refreny bajmu. Witaj się żółwikiem. Co za dziwny czas. Nie sądziłam, że przeżyję epidemię. A wszyscy mówili, że 2020 to zmiana energii, kończy się cykl kosmiczny, idzie nowe. No i przyszło. Wielka czystka. Ciężko jest nie panikować. To, co akurat mam nieźle opanowane, to życie w izolacji. Większość czasu i tak spędzam sama, a z ludźmi gadam przez telefon i internet. Dziś pierwszy raz od kilku tygodni obudziłam się bez skurczu żołądka. Duża ulga. Jest ładny dzień idzie wiosna. Ta cała apokalipsa, dziwnie jak na razie, przysługuje mi się w powrocie do zdrowia psychicznego. Potrzebowałam zwolnić tempo, a nawet całkiem się zatrzymać na chwilę. Przez dwa tygodnie każdy wytrzyma w odosobnieniu. Ja czuję, że to jest mój czas na medytację, na skupienie się do wewnątrz. Dziś druga część sprzątania. Od jutra na czystej podłodze zacznę praktykować jogę dla zdrowego ciała i umysłu. Mówią, że do normalności wrócimy w okolicach czerwca. To wcale nie tak długo. Gorzej, jeśli prognozowaliby poprawę sytuacji za kilka lat. SARS całkowicie opanowano w ciągu niecałego roku. Cały ten zeszyt będzie skażony myślami epidemiologicznymi. Sobota rano, na ulicach prawie pusto. Spokój. Cały świat przez ostatnie lata toczył rak nadprodukcji i stresu. To globalne sanatorium przysłuży się chociaż jakości powietrza. Może kryzys klimatyczny się nieco panuje. Posprzątałam cały dom. Odwołali wszystkie imprezy masowe. Pozamykaj szkoły. Zdusimy wirusa w zarodku. Niedługo też zrobi się ciepło, a podobno ten wirus, tak jak wirus grypy, nie jest odporny na temperaturę powyżej 26 stopni Celsjusza. I teraz będziemy wdzięczni za globalne ocieplenie. Kawa zaczyna mi na wpół smakować. Jutro wrócę do czarnej. Przestudzona kawa z mlekiem smakuje mydłem. Zimna, czarna, jest wciąż dobra i elegancka. Lubię tańczyć wczoraj. Biegać. 2018. Kochać się. Koniec grudnia 2019. Czytać. Wczoraj. Jeść świeże rzeczy. Dzisiaj. Podróżować. Luty 2020. Golić swetry. Wczoraj. Sprzątać. Trzy dni temu. Być w lesie. Styczeń 2020. Lubię smak whisky. Styczeń 2020. Trenować w grupie. Marzec 2020. Lubię ładnie wyglądać. Grudzień 2019. Spotykać się z przyjaciółmi. Dwa tygodnie temu. Jeździć na rowerze. W zeszłą środę. Ćwiczyć jogę w parku. Sierpień 2019. Śpiewać. Zeszły piątek. Spać. Dziś. Po czasach zarazy zaczną się czasy spotkań. Coraz mniej rzeczy mnie przeraża. Wydaje mi się, że wszystko będzie dobrze. Na powrót moje życie wydaje mi się dobre. Siedzenie w domu sprawia też, że zaczynam lubić dom. Nie muszę co chwila pakować walizki, mieszkać w hotelach. To jeszcze wróci. Teraz jest pięknie, cicho, spokojnie, wygodnie i czysto. Tak niewiele osiągnęłam w życiu. Tak wiele już osiągnęłam w życiu. W tramwajach prawie pusto, zawieszam się dziś z koncentracją, nie piszę żwawo. To nic. Moja świadomość robi się nieco otępiała. Potrafię wciąż funkcjonować zadaniowo, może nawet lepiej niż dotychczas, natomiast moja wrażliwość blaknie. Mam potrzebę kontaktu z ludźmi. A jednocześnie nie mam o czym mówić. Czuję, że wchodzę w tryb zadaniowy. Moje rozmyślenia stają się ubogie, przestałam marzyć. Nie snuję w głowie pięknych, szczęśliwych projekcji, jak to miałam w zwyczaju. Kładę się spać i zasypiam. Gdy przyśni mi się coś, co pobudza emocje, to nad ranem pozwalam sobie kołysać się przez chwilę na sennej marze, ale zaraz potem cały miraż znika. Czy to jest mechanizm obronny? Letar, który pozwala dobrze znosić izolację, ograniczyć tęsknoty? A może tak funkcjonują normalni ludzie i to mój nadwrażliwy, pogrążony w depresji mózg, w końcu wychodzi na prostą i nie pracuje na trzy zmiany. Jest spokój, jest odpoczynek, to jest miłe. Jestestwo tak nie boli. Ciężko mi się teraz czymkolwiek przejmować. W sumie głównym marzeniem jest móc znowu swobodnie wychodzić z domu. I cieszyć się wiosną.